siostry Faustyna Maria oraz Miriam będą ślubować miłość, wierność i uczciwość zakonu, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Ze względu na Chrystusa zrezygnują z małżeństwa, czyli z tej miłości oblubieńczej, miłości ludzkiej. Ze względu na Chrystusa ograniczą się w swoim życiu do tego, co jest im niezbędnie konieczne. I ze względu na Chrystusa oddadzą swoją wolę przełożonym, a poprzez nich również Kościołowi. Gdyby zabrakło tego ze względu na Niego, to życie zakonne naprawdę straciłoby sens. Byłoby to nie do zniesienia. Nasze klasztory niejednokrotnie zamieniłyby się po prostu w pustkowie. Zaczęliby w nich mieszkać imigranci. Widzimy, jakim niebezpieczeństwem byłaby dla nas utrata wiary. Dlatego taką czcią otaczamy w liturgii Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. I jako wspólnota też długimi godzinami. Chrystus będzie się wam udzielał. Z Jego strony macie zagwarantowaną miłość. I wiemy, że ta miłość się nigdy nie wyczerpuje, że ona jest zawsze stała. Ona jest jak żelaza, to znaczy solidna. I miłość Chrystusa, jak ktoś zauważył, jest zawsze zielona, to znaczy zawsze świeża. W Piśni nad Pieśniami oblubieniec zwraca się do oblubienicy słowami: gołąbko moja, przyjaciółko moja. Widzimy, jak Jezus jest wrażliwy, jak jest delikatny. I ci, którzy żyją w małżeństwie, doskonale wiedzą, jak trudno utrzymać się w tej takiej kondycji wrażliwości, delikatności. Sam kiedyś słyszałem taki krótki dialog małżeński, bo młode małżeństwo prowadziło wózek i żona mówi do męża: no co? A może jej odpowiada: co? Widzimy, że dialogi stają się z czasem coraz krótsze i ostrzejsze. Natomiast Chrystus jest zawsze taki sam, tak samo miłujący. Myślę, że siostry nieprzypadkowo wybrały czytanie z Księgi Ozeasza, które mówi o pustyni. Na pewno mają za sobą, pewnie w jakimś sensie, doświadczenie pustyni, chociaż ona może jeszcze powrócić w naszym życiu. To jest konieczne niekiedy nawet. Ta pustynia, wiadomo, że nie chodzi o jakieś miejsce geograficzne, tylko to jest takie doświadczenie wewnętrzne, doświadczenie duchowe, kiedy rozumiemy, że odkrywamy w sobie po prostu niemoc. I o tej niemocy jest też mowa właśnie w Księdze Ozeasza. Być może było to jakieś odkrywcze doświadczenie, ale też bolesne. Siostry musiały odkryć, przynajmniej w pewnej mierze, że same z siebie nie są miłujące, nie są miłosierne, nie są sprawiedliwe i nie są wierne. Przejście przez pustynię. I to jest swoistego rodzaju przygotowanie do ślubu. Dlatego, że w Izraelu Pan Młody zawsze wnosił jakiś posag małżeństwa. I widzimy, że Bóg chce się zaślubić ze swoim ludem, chce się zaślubić teraz ze swoimi siostrami i wnosi swój posag. I tym posagiem nie jest jakaś kosztowna porcelana, czy jakieś euro, dolary, tylko po prostu dyspozycje wewnętrzne. On wam chce podarować swoją sprawiedliwość, swoją wierność. Drogie siostry, po co to wszystko? Otóż, żebyśmy mogli poznać Pana. Ale w tej księdze są dalsze słowa. Nie słyszeliśmy ich wprawdzie w tym pierwszym czytaniu, ale kto zna Księgę Ozeasza, to wiemy, dlaczego jest to doświadczenie pustyni. Żeby oblubienica zwracała się do Pana Boga poprzez mój mężu. Bóg poślubia całą waszą osobę, wszystko, także i siostry wasze braki, bo nikt nie jest złotą monetą. Jego miłość naprawdę będzie was przemieniać
jeśli tylko będziecie ją przyjmować. Wzrastajcie też w takiej szczerości względem Jezusa Chrystusa. W dzienniczku siostry Faustyny czytałem m.in. takie słowa, a Pan Jezus mówi do niej: ja wiem, co jest w Tobie, ale ja Cię lubię słuchać. Po prostu Wy też, drogi siostry, wypowiadajcie to, co macie w sobie, żeby nie było żadnych tajemnic między Wami a Nim, żadnych też jakichś tematów niedopowiedzianych. Siostry kochane, życzymy Wam, żebyście były chore z miłości. I to żaden patos, tylko to są słowa z kolei z pieśni nad pieśniami. Chora jestem z miłości. Ludzie najczęściej są chorzy z zazdrości, z chciwości. Wy natomiast bądźcie chore z miłości. Dbajcie o naszego ulubieńca, aby się mogło też wypełnić proroctwo was, Jeremiasza, który mówi, że niewiasta zatroszczy się o swego męża. Przychodźcie do niego. On ma dla was zawsze czas. Nigdy się też z wami nie znuży. I słusznie zauważył Frossard, że on umie liczyć tylko do jednego. To znaczy, z każdą z was chce mieć taką osobistą, niepowtarzalną relację. I wasza jedność z Nim będzie pomnażać Kościołowi Boże dzieci. Pewna żona powiedziała o swoim mężu: on dużo o mnie mówi, ale nie myśli o mnie. My też możemy dużo mówić o Jezusie Chrystusie z racji swojego powołania, ale możemy o Nim mało myśleć. Dlatego niech ta Ewangelia dzisiejsza powraca do was, żeby trwać w Nim, mieszkać w Nim. Trzeba jak najczęściej powracać nam do tego mieszkania. Byście, drogie siostry, były domatorkami Chrystusa przy całym waszym aktywnym życiu. Miejcie w sercu namiot spotkania i wchodźcie do tego namiotu. Wczoraj żeśmy słyszeli w liturgii, że jak Mojżesz wychodził z tego namiotu, to był cały rozpromieniony. I tak samo wszystkie chmury, które będą się nad wami gromadzić, wszystkie się rozpieszczą, jeśli tylko będziecie się spotykać ze swoim oblubieńcem. Grzegorz Smysy powiedział: szczęście nie polega na tym, by wiedzieć coś o Bogu, ale aby Go mieć w sobie samym. Dlatego Pan Jezus w Ewangelii podkreśla, że bez mnie nic uczynić nie możecie. I to zdanie też możemy odwrócić. Skoro bez Niego nic, to z Nim z kolei wszystko. Być z Nim to jest tajemnica naszego szczęścia. Małżonkowie, jak mają te świeże takie relacje ze sobą, to dzwonią do siebie, nawet gdy są w pracy. Przesyłają sobie SMS-y. I my też mamy zakonne SMS-y, czyli modlitwy. Przynajmniej 5 razy posyłamy swojemu ulubieńcowi modlitwę. Chodzi o jucznię, godzinę czytań, godzinę południową, nieszpory, komplety, jeszcze do medytacji, lektura Pisma Świętego. Widzimy, ile możliwości daje nam Kościół, żebyśmy tylko mogli się spotykać z tym, który nas powołał. Ten, kto we mnie nie trwa, skrzeliśmy usknie. Dosłownie tekst oryginalny mówi, że usch, czyli że ten fakt jest tak pewny, że już został oddany czasem przeszłym, dokonany. Kto nie trwa, ten usch. Odpowiadajcie na miłość. Wyznawajcie ją. Matka Teresa, mała Teresa, gdy była, jak czytamy, przecież jej dusza była już tak słaba, już nie mogła podjąć żadnych obowiązków zakonnych, to wówczas przychodziła do tej figurki Pana Jezusa i tak mu tylko te kwiatki posłała. To był taki piękny gest i w ten sposób wyznawała mu swoją miłość. Trzeba wyznawać miłość. W małżeństwie trzeba. Wiadomo, że się ją wyznaje przede wszystkim faktami, ale też trzeba również i słowami. I wy, drogie siostry, podobnie i faktami, postarami waszymi,
ale także i słowem. Pan Bóg patrzy na serce. Do Abrahama powiedział: bądź nieskazitelny, dosłownie bądź cały dla mnie, abyście, drogie siostry, zostały zdobyte całkowicie dla Chrystusa, bo to jest nasze szczęście i nasza skuteczność. Dziś wasza rodzina zakonna przyjmuje was w kwiecie życia. Jesteście młode, piękne, ale przyjdzie taki czas, że wasze włosy pokryją się wielą. Jednak wiecznie młody Bóg będzie widział w nas zawsze swoje obu, swoje oblubienice, niezależnie od wieku i zdrowia. Dzisiaj jest też dzień wdzięczności. Jak są zaślubiny, często mi się właśnie przypomina postać Jana 23. Ale chyba 7 lat temu nawet mówiłem o tym w tym miejscu. I powtórzę to. Jak go wybrali na Ojca Świętego, to zadał mu ktoś pytanie z dziennikarzy później: Ojcze Święty, o czym myślałeś, gdy ci ubierano w pontyfikalne szaty? A on powiedział: przypomniała mi się matka, która ubierała mnie do pierwszej komunii świętej. I dlatego, drogie siostry, żeby była w nas wdzięczność, dzisiaj wasze myśli niech wędrują, wiadomo, w pierwszym rzędzie do Pana Boga. Dziękujcie Mu za dar życia, za dar powołania, ale tak samo wyraźcie tą, wypowiedzcie też waszą wdzięczność wobec rodziców za to, że wam przekazali życie, że trudzili się, byście były dobrze wychowane, otrzymałyście przecież w domu miłość. Myślcie także o rodzeństwie swoim, o przyjaciołach, dlatego że każdy ze spotkanych ludzi wniósł jakąś cząstkę dobra w wasze życie. I oczywiście niech wasze myśli kierują się do rodziny zakonnej, która was przyjęła i też obdarzyła formacją zakonną. Drogie siostry, Faustyno, Mario, Miriam, miejcie też cierpliwość wobec siebie. Śluby wieczyste nie są jeszcze beatyfikacją czy kanonizacją. Bóg nas nawraca w czasie. Pozwala też zobaczyć swoje duchowe biedy. Dlatego wobec siebie trzeba zachować długomyślność i dystans. Przypomina mi się tu pewien kapłan, który mówił tak, jak jakieś spadały na niego obowiązki, które go przerastały, to mówił sobie tak: nie przejmuj się swoją rolą. I tak jest ona śmieszna. Więc miejcie coś takiego, żebyście mogli mieć zdrowy dystans do życia. Jeśli formacja pokazuje wam wasze braki, to wówczas to jest dobrze, to jest bardzo, to znaczy, że to jest dobra formacja. Wówczas łatwo im też można usłyszeć słowo Jezusa Chrystusa: nie bądź, i moje wszystko sprawią, że w sumie sobie nieźle poradzimy. Moi drodzy, dzisiaj jest też taki dzień, w którym powinniśmy Boga prosić o powołania, żeby Pan Jezus był atrakcyjny także i dla młodych dziewcząt. Nie ma kryzysu powołań, bo Pan Bóg zawsze powołuje. Jest natomiast kryzys odpowiedzi. Żeby młody człowiek nie bał się pójść śladami Jezusa Chrystusa, jeśli tylko słyszy ten głos, bo on jest najlepszy. A jeśli go nie zrealizuje, to jak ktoś słusznie powiedział, Bóg ma wobec niego też plan B albo C. Ale plan B i C to nie jest to samo, co plan A. Dlatego jeśli kogoś Bóg woła, to po prostu niech zostawia niedobitą kawę i niech idzie za Chrystusem.